Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na ATS-a. Nadal jeżdżę po Oregonie oczywiście. Pora wybrać się do Portland chyba, tak? Zobaczmy. Jest Portland. Weźmy sobie jakiś fajny ładunek. Może taki podwójny. Naczepę z przyczepą. Tego jeszcze nie grali. To śmiga mi w padzie. Nie wiem, czy czasami się zaraz nie rozładuje. Ale to się wszystko jeszcze okaże. Dobra. Ruszamy. Wyjeżdżam z tego gospodarstwa, w którym w ostatnim odcinku rzuciłem towar. Tu było tyle tych koni, krów. I kombajn wyjeżdżał po prostu stąd też. Okej. A tutaj sobie wyjeżdżamy. Tam pojechać nie mogę. Trochę za bardzo wyjechałem. I jedziemy. Pojedziemy na wprost, tam gdzie właśnie, o, w tym przypadku ten kombajn jechał. A teraz my sobie pojedziemy w tamtą stronę. Widocznie on jest tak zaprogramowany, żeby jeździć od gospodarstwa do gospodarstwa. I tutaj jest drugie. Proszę bardzo. Skrzynki charakterystyczne dla Ameryki. I jedziemy. Spory park maszynowy. Ja zabieram swoje rzeczy. A tu owoce w skrzynkach. Albo skrzynki na owoce. Dobra, podpięci. Jak to wygląda? To wygląda w sposób następujący. Naczepa i przyczepa. W takim ładnym malowaniu. Długi ładunek. I opuszczamy te tereny. Jak wjadę na drogę, to włączę mapkę. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Zaczęło padać. Policja. O! Mam nadzieję, że tu nie skręcasz. No, na szczęście. Taki dość duży zakręt, szeroki, bo obawiam się, że mogę w coś. Tam już prawie te skrzynki zawadziłem. Bardziej naczepą niż przyczepą. Ta przyczepa to ona się zgina. No ale mimo wszystko trzeba uważać. Sporo zakrętów. Uwaga, znak stop. I wjeżdżamy na drogę. Tu nie jedzie nic. Tu nie jedzie nic.
pierwszy raz wiozę taki szeroki ładunek, więc tutaj muszę uważać. Okej, zobaczmy sobie na mapkę. Okej, jedziemy do Portland. Tutaj. Czy w Portland coś znajdziemy ciekawego? No jeszcze nie, jeszcze w Portland nie ma żadnej firmy. Tu jest coś. Ja, ale to jest... No tak, to jest Portland. Może spróbuję jeszcze przejechać w to miejsce. Zobaczymy, czy się uda. Jak dowiozę to oczywiście. Niebezpiecznie, ostry zjazd w dół. I tutaj, gdzie jadę? Prosto. Okej, za tą ciężarówką. Tędy nie jechałem. To jest właśnie chyba w kierunku centrum miasta. Niestety pada, niewiele widać w mieście. Więc muszę tu skręcić. Teraz pytanie, kto ma pierwszeństwo? Chyba ja. Tak, stopu, no to stop. Prawda, nic tu nie widać, więc i tak muszę wyjechać. Nic nie jedzie. Zatem my jedziemy. Czwarta 40 po południu. Dojedziemy na piątą. 44. Jakiś kościółek. I do przodu. Tutaj skręcamy. Brawo. Chyba jeszcze ta miejscowość. Trochę będzie tu kręcenia, widzę, zanim wyjedziemy. Trochę zakrętasów.
udało się. Jesteśmy już na drodze. Co tak leje w sumie w tym Oregonie? Nie mam pojęcia. Będzie pomiar wagi. Ciekawe, czy tutaj mi się wydawało przez chwilę. Ciekawe, czy każą mi się zatrzymać. Mogę ominąć najbliższą stację wagową. Super. Czy nie byłbym przeładowany? Chyba nie. Po prostu długi ładunek, ale na oś pewnie się wszystko zgadza. No i teraz gnamy, żeby przed nocą zdążyć. No, widzę, że tu nawet mi się kończy czas pracy. Trzeba naprawdę się spinać. Jechaliśmy w tereny bardziej zielone, czyli jest trochę już ładniej. Portland to już to miasto, ale my jedziemy dalej, mamy gdzieś dalej zrzutkę. Jest ograniczenie 55. No dobra. Chyba przestaje padać. Jest zielone, ale nie zdąży raczej. A, udało się, super. Próbuję bardziej szeroko. Prawda, powinien być na drugim pasie, ale... Ale tam bym nie wykręcił, bo jest dość spory tutaj ruch. Spokojnie przepuszczę tych wszystkich maruderów i sobie jadę.
Jest miejsce, oczywiście biorę tylko najprostszy, nawet nie ma tylko ze 150. Gdzieś tu muszę wjechać tam po prostu. Myślałem, że już tam w coś uderzę, ale udało się. Spokojnie. Zobaczymy, jak to się tutaj skończy. Czy w ogóle mi się uda tu wjechać? Tak nie bardzo, nie? Widzicie, to jednak jest długi pojazd. Próbuję to jakoś jeszcze tutaj. Będzie mi się tu łamać. No nieźle, nieźle. Czy jakbym tam pojechał i wyjechał, a tam się nie da wyjechać. Trudno. Nie będę już kombinować. Enter. Już raz się źle wiedzie, to. Okej. Zastanawiam się, jakbym tutaj coś znalazł, zamówienie jakieś krótkie. Tylko tej mapy nie mogę powiększyć. Inaczej. Wrócę może, podjadę i zobaczę, czy są jakieś zlecenia w tym miejscu dokładnie. Zobaczcie, jakie auto sportowe ze spoilerem. Zobaczmy, co jest tutaj. Czy są jakieś ładunki w tym miejscu? Bardziej mnie interesuje. Czy tu pokazują w ogóle? To chyba nie jest to miejsce. Bo no właśnie ta mapa jest tutaj dość nieczytelna. To mnie bardziej interesowało, żeby pojechać tutaj, w to miejsce. A dokładnie w to. Dobra, pojedziemy sobie na pusto. Do Haddock. To chyba też jeszcze jest Portland. Tam sobie wypauzuję. Spory ruch. Tam powinien być jakiś dealer samochodowy,
Liczę na to, że będzie Volvo, bo chciałbym zakupić ten samochód. Oczywiście nie wiem, w jakiej on jest cenie. Może się okazać, że nie na moją kieszeń. No ale to można w sumie wziąć kredyt jakiś. Jakaś mała odległość. No i stało się, co się miało stać, czyli zachciało mi się spać. Tutaj pusto, no kto jeździ. Okej, to jest do Astorii, do Seattle. Okej, i się pojawiło na czerwono, więc już jest niebezpiecznie. Ale już jestem blisko. Oh.
prawie na miejscu. Kenworth. No niestety, to nie jest Volvo. Ale trudno. Zobaczmy, czy mogę już coś kupić, czy po prostu... 8:06. To sobie wypauzuję. A tutaj są dobre. Stop. I odzyskuję siły. Okej. Jest pytanie, czy... Tam było od 8 do 6, czy od 6 do 8? Zobaczymy. Tak, od 8 do 6. Czy jeszcze raz muszę wykręcić pauzę? Brakuje mi 2 godzin. Podejście numer 2, właściwie numer 3. Dobra, jesteśmy w salonie. O, i jest Mac przynajmniej, którego doinstalowałem. To mnie cieszy. Kenworth W900, T680. T800, dobra. Bierzemy tego Maca, tylko chciałbym zobaczyć, co mogę spersonalizować z tym pojazdem. Kabina jest taka. A ile on kosztuje? 87 tysięcy. To mam pieniądze. Możemy sobie wybrać. Tu on ma standardowo 2. Czyli dłuższy. Silnik. Mocniejszy. Skrzynia biegów lepsza. Wnętrze możemy mieć albo takie drewniane, beżowe, albo czarne. Wezmę czarne. Kolor. To jest ładny zestaw. To
trochę jest tutaj kolorków różnych. Ciężko się zdecydować na jakiś. Biało-czerwony. Ten mi się podoba, taki siwo-pomarańczowo-biały. Dobra. Co dalej? Tu możemy sobie coś zmienić. Może jakieś okratowanie. Może chrom niech zostanie. Czy ja mogę coś tutaj dodać? Jakieś światełka. A niech będą dodatkowe. A to był ten zderzak. Tu możemy zmienić. O tak. Grill. Malowany. A lampy, to były lampy, dobra. Tutaj możemy zmienić, mamy srebrnego bulldoga, możemy srebrną kaczkę albo złotego bulldoga. A niech będzie ten bulldog, ok. Co jest tutaj? Chromowane lusterka. Niech będą. Chrom. Nie widać tego chromu za bardzo, nie? Ale okej. Dobra, tu już nic nie będę zmieniać. Jeszcze tylko zobaczę. A, z drugiej strony można jeszcze. Cleaner. Dobra, bez cleanera. No, dobra, niech już zostanie ten cleaner. Tylko teraz ma inny kolor. Dobra. Co jest tutaj? Stop bulldog. Ok. A niech będzie tak. A u góry możemy sobie dual albo takie coś. Nie, nie, nie. To nie. To już niech zostanie to. Dobra. Tak wygląda. Jeszcze sobie przejdziemy do wnętrza. Możemy sobie tutaj spersonalizować na przykład kierownicę. Co prawda nie ma podglądu. Dopiero teraz się coś wczytuje. Niewiele tu widać. Jest taka, taka, taka. Mieliśmy taką. Co jest tutaj? A, tu jest w ogóle niewidoczny. Chyba dopiero są w planach. Zostajemy przy tej, nie? Tu jest jeszcze bardziej taka retro z makiem. Może faktycznie skuszę się na nią. Jest akcesorium, taką gałkę. Ale ja z tego zrezygnuję. Co jest tutaj? Zegary mogą być z chromowanymi obwódkami. Tu była kierownica, a tutaj mamy. Nie wiem, co to jest. Zderzak. Nie wiem, czemu się tu pojawił zderzak. Panel. Panel wybrałem czarny, więc tutaj nic nie zmieniam. Możemy sobie dasza zrobić. I jakieś akcesoria, których nie mam. Czyli nie mogę nic, tak? Tablecik na przykład, ale to by psuło całą zabawę, nie chcę tabletu. Tu jest lusterko, tu możemy sobie tabliczkę wrzucić, cleaner i to wszystko. Szkoda z tym daszem, nie rozumiem, dlaczego nie mogę sobie
niby wziąłem, ale nie mogę. Tutaj możemy sobie coś zawiesić, ale też jest nic niedostępne. No i tutaj jakieś gadżety. Niech będzie gwiazdka, zbliża się gwiazdka, albo niedźwiedź polarny. Dobra. Potwierdzam zmiany. Zakup. A ten Peterbilt wraca do mojego garażu. Okej. Do San Diego wróciło. I tak wygląda mój Mac. Liczny. Do czasu znalezienia Volvo będziemy się tłuc tym samochodem. To zajęło. Tak to wygląda w środku. Super retro. Retro pełną gębą. Jeszcze tylko mały porządek w moim biznesie. A więc zarządzaj ciężarówkami. Trzeba zatrudnić kogoś. Jakąś dziewczynę pewnie. Może Bridget, zobaczymy. Albo Karin. Niech będzie Bridget najpierw. Proszę bardzo. Jesteś zatrudniona. Super. To tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Dalej po Oregonie. Cześć.